Idziemy dalej do klasztoru. Uleczę się tylko teraz trochę. Tutaj wyjąłem już też ścierwojady. Mieczyk. Chodź malutki. Bardzo cię lubię. Hops, hops, hops. Następny. W kolejce. Tylko dwa. Dobra. Ale jest chyba trzeci. Jest. Jakże. Zaskoczę go. Został przypięty do ściany. Nie mógł uciec. Biedactwo. Cóż za tragiczny los. Tak wspaniałego ścierwojada. Dobra. Tutaj są ogniszcze pokrzywy. Też będą potrzebne do questa. I to już niebawem. Nawet może w tym odcinku. Sześć. No nie wiem, czy mi starczy. Dobrze. Idziemy. Tutaj spotkamy Pedro, któremu mamy oddać 1000 sztuk złota w zamian za, no cóż, szatę i wstąpienie do klasztoru. Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny Co cię do nas sprowadzi? Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych. Co mam zrobić? Jeśli chcesz dołączyć do bractwa Inosa, oprócz tego każdy nowy 1000 sztuk złota. To jest fajne, tak nagle. To znak, że rozpoczynasz nowy. Ale pamiętaj, sługo i. Jakich reguł? Inos jest bogiem prawdy. Dobra, darujemy sobie tą gadkę. Co wie, jeśli. Chcę zostać nowicjuszem. Widzę, że gotów jesteś złożyć. Pamiętaj jednak. Tak. Tak. Zatem witaj. Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te od dziś w środku. Czy moje Jeszcze nie. Wow, mamy szatę nowicjusza. Chodzimy więc do klasztoru. W progi. To jest Parlam. Ale mgła. Witaj, nowicjuszu. Ja jestem... nowicjuszem. Jak zwykle. Wcześniej nie ma znaczenia. Teraz jesteś sługą Inosa. Tylko to się liczy. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia, twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Niech Inos błogosławi. Co teraz? Bo najpierw musisz wypełnić Przedtem jednak zabierz swoją moc. Złoto możesz zanieść Goraksowi, naszemu ochmistrzowi. Kiedy to już zrobisz, nie musisz mi tego mówić. Dobra, i tak to się nie opłaca mówić mu o tym oku, bo i tak nam nie da. Nie musisz. Witaj, jestem Opol. To jest Opolwas. Czyli tak. Oddajmy Betsy. Oczywiście, bardzo ładne zwierzę. Dobrze się nią zajmę. Przecież tylko po dziwne. Tutaj są nowicjusze, coś tam robią. Agon. O, to będzie głupi. No dobra. Pracujemy jeszcze z Parlanem. On nam zleci. W jaki sposób? Najpierw musisz wypełnić złoto. Możesz zanieść Goraksa. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na... Aha, czyli najpierw zanosimy złoto Goraksowi. Znajduje się tutaj. W winnicy, chyba tak to nazwę. Przyniosłem złoto. Rozumiem. Chcesz złożyć Inosowi ofiarę. To bardzo twoja ofiara No, czyli z 1000 sztuk złota. Szukam nocy. Tu obok jest puste łóżko. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z którego. I pamiętaj, nie wchodź do komnat sypialnych magów. Nie wolno ci również. Dobra. Na czym polega? Zajmuję się różnymi. Doglądam również.
Jeśli będziesz czegoś potrzebował. A tutaj mamy wino właśnie. Sporo. Jest go bardzo dużo. Weźmiemy sobie dwie buteleczki, co tam szkodzi. Idziemy do promenu, mam zlecić już zadania. W jaki sposób porozmawiaj z innymi jeszcze więcej głowy. Będę nadzorował twoją pracę. Trzymam się od tego z daleka. Czy masz dla mnie jakieś... Dokładnie to samo powiedziałem. Tak. Komnatom nowicjuszy przydał. Przecież to potrwa. Chyba więc najlepiej będzie. No. Już nie chcę mi się o tym. Tutaj trzeba zabrać, nie wiem, czterech nowicjuszy? Wcześniej czy był? Chyba tak. Więc hej. Tu jest jakaś trójca wielka, siedzi Pyrokar i Ultar oraz Serpentes. Chyba tak to wygląda. Nieźle, ledwo się, nie martw się. No widzisz, czyli już mamy jednego do pomocy. Teraz idziemy na dół. Przepraszam. A jeszcze do Graksa. On nam zleci kolejne zadanie, czyli roznoszenie kiełbasek. Czy pracowaliście ostatnio ciężko, no? Daję ci klucz do spiżarni. Wróć do mnie. Dobrze. Tak więc idziemy na dół. Tam będzie spiżarnia i tam będzie... No właśnie, będzie tam przepis. Który... No, zabierzemy wino. Tu mamy kuferek. Kiełbasy 14. I tu jest chyba sam przepis. Gdzie on jest? Gdzieś on leży. Receptura. Musimy ją oddać magowi. Ale najpierw potrzebuję Opolos. No ale to za chwilę. Tu jest skarbiec magów. Potrzebuję pomocy. Czy będę jedyną? Nie, już. A więc ja do was dołączę. Dobrze. Zakończę tutaj dzisiejsze nagrywanie. Do zobaczenia.